Witam, z tej strony Game Stasiu. Dzisiaj zagramy w Need for Speed The World. Grę pobrałem z oficjalnej strony tej gry. Zapraszam do oglądania. Gra wyprodukowana przez studio Quick Scream Games i wydana w 2010 roku przez Electronic Arts. Należy ona do serii gier komputerowych Need for Speed w Need for Speed World. Gracze kierują samochodami wyścigowymi i rywalizują ze sobą w różnorodnych trybach gry. Początkowo była ona oparta na modelu Pay to Play płatności za rozgrywkę, jednak 9 września 2010 roku stała się grą darmową. Bardzo co mnie wkurza w tej grze to, że w jeździe dowolnej auta innych graczy są jak duchy i nie można ich dotknąć. No dobra, poszukajmy jakiegoś wyścigu i zobaczmy jak to wygląda. Naciskamy na mapę, wybieramy trasę i czekamy na możliwość dołączenia do gry. Okej, teraz czekamy na wyścig. Jak widać ja mam level 6, inni gracze o wiele większe. Podczas oczekiwania na wyścig możemy sprawdzić jakie mają nasi rywale samochody i jak bardzo są stuningowane. Zaczynamy wyścig. Niech wygra lepszy. Jak widać, niektórzy gracze są bardzo nerwowi i próbują nas zepchnąć z trasy. Zaraz potem rzucają się w oczy jakieś dziwne siły, które zdobywamy. To bardzo mi się nie podoba, bo gra traci realizm. Normalnie jakbym grał w Blaira, którego pokazywałem go na moim poprzednim kanale. Po skończeniu wyścigu dostajemy kasę i punkty, a na koniec wybieramy kartę z nagrodami. Dobra, teraz zagrajmy w Draga. Tutaj trzeba zmieniać manualnie biegi.
No niestety nie udało mi się, bo mam za słaby wóz. Teraz przejdźmy do garażu zobaczyć, jak się modyfikuje samochód. Możemy modyfikować swój samochód mechanicznie, jak to jest w zwykłych Need for Speedach. Części kupujemy za pieniądze z wygranych wyścigów. Aby zakupić jakąś część, należy przenieść część myszką i puścić ją na samochód. W Need for Speed World możemy modyfikować swój samochód także wizualnie. Ja na razie nie mam wizualnego tuningu, ale w przyszłych częściach będzie. Niektóre części, takie jak neony, są do kupienia, ale za prawdziwe pieniądze. Za niedużą kwotę możemy zmienić kolor swojego auta. Mamy do wyboru wszystkie kolory. Ja wybieram żółty. W pierwszej części zagrajmy w Need for Speed World. To by było na tyle. Zapraszam do polubienia filmu i zasubskrybowania mojego kanału.